skończymy teraz fabułę. To mówię, to nie koniec, bo jeszcze trzeba DLC przejść. Wtedy będzie dopiero koniec tego asasyna. Ale zanim ukończymy całą fabułę, muszę zrobić 100% mapy. Także. No. Mówię, drugie tyle jeszcze przed nami. Że godzinka, półtorej godzinki w asasyna i lecimy na to, co wszyscy czekali, czyli dokładnie Gran Turismo. Spojrzyłem się na osu. Znowu demon. Znowu. Ty to masz pecha. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ale za to demon cię... nie wiem. Pociesza albo jeszcze żyje. Po jakimś... po tym asasynie zaczniemy grać w GTS-a, Gran Turismo Sports, na VR-ze. Dobra, lecimy. No, halo, let's go. Ty to masz jakieś popieprzone tajniki? No masz, masz. Apollo means me to find this halo of the Huntress. Appears those Gabinianis left us a feluca. Kind of them. To co? Nie, to nie. To jadę sam. Ja pierdzielę, jak ona jest głupia. No nie wiem, czy powiedzmy, że mówię teraz, czy to jest, że jakiś złożył 10 obietnic, wiesz, ile byś otrzymał? Ani jednej. To prawda, to prawda. Mi się nie wierzy. No! W końcu usiadła. Musiałem wpieprzyć się w molo. Przecież port. Septimius is the shit eater. He is the man we must escort to the Devourer. And of Potinus? He will be more fodder for the Devourer. And then we return home. We will only return home to Patra in our company to show the Sea Ones what has changed. What we have changed. How are things on your trireme? Great. Foxidas has entrusted me with. W ogóle kończę z osu. Co się stało, demon? Co coś zrobił? Zwaliłeś sobie rękę? Skończyłem to gdzie? Przeszedłem do końca? Wyszedłem jak zapomnieć. I zapomniałeś? To był mój main goal, więc... I share your hatred for Ptolemy. But remember, Cleopatra is a Ptolemy. She's the better of two evils. We must serve greatness. What greatness do we serve now? We are parents. We were parents. I love you, Bayek of Siwa. But what are you of now? Death. Naprawdę. Yeah. The stench is great. I'm getting familiar with rotten flesh. Are those bodies? Patrzcie. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. No. An unceremonious remove. Looks like we missed the boat. Demon uzyskał 112 postępów osu. Let the bodies hit the floor. Naprawdę uważam. Ja już wiem, jak będzie wyglądać ta fabuła. Ja to już mówiłem na poprzednim. Na poprzednim strumyczku dla syna. Że Bajek jest teraz niepewny...
tego wszystkiego, wszystkiego nie jest niepewny. Where is Caesar? Ale jak Aja zginie, to będzie kontynuował jej robotę. O! A gdzie jest? This ship, there is no turning back, and we finish with the queen on her throne, or each of our heads on a pike. I understand. Czyli to już jest ostateczna misja, co? Dobra, to nie. To w takim razie nie robimy tego. Co za załóg? Burza śmieci. Adrenalina w chwili zabójstwa, spoko. Choć w mnożnej kombinacji też jest spoko. Przeciwko potężnym przeciwnikom. 3 punkty. Elitarnego łowcę mam, bananowce i wszystko co chciałem mieć mam już. Tutaj co najwyżej mogę sobie posprzedawać tego wienka. Wszystkie. Prawie wszystkie. Zbroję sobie tylko zmienię, na przykład... To jest fajna zbroja. W sensie zbroja, nie kostium asasyna. Zrobiłem sobie kakałko. O Jezu. Demon, za chwilę ja też sobie pójdę zrobić kakałko. Ty to jesteś jednak dobry pomysłodawca. Dobra. Także wracamy ogarnąć mapkę do końca. Na początek ten pytajniczek. Te dwa pytajniczki ogarnę. Cofnę się znowu do miasta, zrobię to. Ta część map będzie. Okej. Okay. Jebacz. Dzięki. Się z mleka, jaka jest z mlekiem w tubce. Wiesz, mleko w tubce jeszcze rozumiem, ale dlaczego jaka jest? Poezja. Ale jak to i to może są, nie wiem, spółgrać? I mlekiem w tubce. Dobra, ja teraz kozaki, kto jest taki cwaniak i zje mleko w tubce z mleką w tubce? Jest to przy tym tubkę po mleku w tubce. No kozaki. No w głowę szyj. Szluj! Tu z tego łuku.
On zaraz w tym krokodylu. Zajebisz ta kakao. Idealny, perfekcyjny smak, nie ta konsystencja. Idealnie słodki, idealnie kakaowy. Poezja. No to chyba muszę w takim razie zrobić. No, muszę anulować tego streama, muszę go wyłączyć. Już nie będę dzisiaj kontynuował, więc no dzisiaj sobie odpuścimy Gran Turismo Sports, bo mam ochotę na kakałko. Lecimy dalej. W sumie jest tu łódeczka, pożyczę się, halo. Rekwiruję w imieniu Egiptu. No jest to troszkę daleko. Ale nie tak daleko, jak mogłoby być daleko. Po prostu jest daleko. Obozowisko czy zwierzątko? Artefakt. Znajdź miejsce, w którym można odpocząć. To jest ciekawe. Gdzie można odpocząć? Przy świeczkach może? A i owszem, a dokładnie przy trupu. Idealny miejsce na odpoczynek. A jakbyś jeszcze dzisiaj nie zaczął, to bym ci wybaczył, ale skoro nie, to dziwne. A to będzie to jakie kupić buty? A jakieś tam wdaj szmanie za 100 zł. Takie, żeby było na, no, no na jakiś tam czas. No, demon, sorry, no ale ja nie mam jakiegoś fetyszu jak ty na buty. Nie wydaję całej wypłaty na jedną parę butów. Ale buciki fajne. W zasadzie takie jak zawsze, tylko że inne. Więcej do szczęścia mi nie potrzeba.
Okej. I teoretycznie na północy tego terenu mamy już ogarnięte wszystko. Za wyjątkiem tego tutaj terenu. Damn it. Ten kawałeczek muszę już odkryć. To jest pierwsze dla ciebie hazard, to jest pierwsze dla ciebie ryzyko, to pierwsze dla ciebie są lootboxy. Musisz być tego świadomy. Albo mi się wydaje, albo tak, ja chodzi płynniej. Że moje oko się już przyzwyczaiło do tej małej ilości klatków. Cześć. Kupię se aż 4 kryształki. I skrzynkę, uwaga, lootbox otwieramy. A w lootboxie zbroja. Uuu. Kurde, fajne. Fajne lootboxy. Otwieram kolejnego lootboxa. Jeszcze jednego lootboxa. I ja. To jeszcze jednego lootboxa. Dobra, starczy. To za dużo lootboxów, to niezdrowo. I gdzie ta zbroja, którą teraz dostałem? O, zbroja faraona. Jestem faraonem. Dobra. Mam 5 kryształków. I nie mogę nic ulepszyć. Znaczy, no mogę damage ulepszyć, ale... Wolałbym kryto ostrze ulepszyć. No to nie ulepszę nic. Ludzkie oko nie widzi więcej niż 60 FPS-ów. Prawda? Tego to dzieci działa lootbox. To nie jest nic złego. Ja jeszcze jeden. A kupię sobie jeszcze jednego. Wcale nie użyłeś. Wcale nie hazard. Ja, dlaczego moja tarcza świeci taką niebieskawą poświatą cebuli? Da, co my tu mamy? What about this? Ta. Ale to wpada w ucho. Jezu, ale swój nie mogę trafić. No cześć. Kim ty jesteś, Rzymianinie? Spent weeks in this long green nightmare, capturing animals for gladiators to slaughter. The amphitheater hunt. In Cyrene, I once saw 100 lions killed. I will no longer risk my life to capture a beast, just so some polit... Sounds wise. I will seek my fortune in Heraklion. May the gods favor you. Szybkie zadanie poboczne. Takie to lubię. O, patrzcie! Rączka. Znalazłem rączkę. O. A teraz znalazłem rzeczkę. Góry przepłynęłem, rzeki pokonałem.
Z całym bydłem walczyłem, gdy ciebie poznałem. To mój malutki świat, kluczek czerwoniutki. Nie wiem, co ja robię, biegam jak krasnoludki. Masz fajkę wyekwipowaną. Tylko jedna skóra, strata amunicji. A to są martwy hipcie, jać. Już się bałem. I'm waking up, hipcioś. Dobra, ale, dobra, tu jest hipcio. To jest ten wielki, zły hipcio. Explain it. Po co zabierz hipcia? Bo jestem sadystą. Ty nie lubisz zabijać? Dziwak. O! Kwiasz. Zawsze są kwiaszy niedaleko hipciów. Dlatego je zabiję, żeby było mniej kwiaszy. Lecimy dalej. Proszę się nie śmiać z 112%. One istnieją. Gotham Greatest. No Jan, jakby się tutaj nie chcieli do tej roboty. Lećcie, idźcie jutro panowie za mnie. A ja się sobie posiedzę i nie wiem. Będę... What? Nie wiem dlaczego, ale kiedy dałem Ulchom, czyż Gerai, w Assassin's Creed Origins na Uplayu, to mnie wyskoczył banner. Assassin's Creed Origins, a wyskoczył mi banner Far Cry 5. Ciekawe. I bo potem powoduje potężne zużycie zasobów personalne konsol. Personal computer. No, tak, to jest pad, ale to jest PC version. Dlatego jest tak niedziałające. W niedzielę nie ma wafla. Dlaczego? Niedziela to dzień tak jak każdy inny. To jest konsola klasy PC. A wiesz, że lepiej bym tego nie ujął? Spin me around, baby. Ale sobie, wydaje mi się, że gra jest nieco płynniejsza. Odkąd
Wyłączyłem chroma. Ciekawe, czy to coś znaczy. Może faktycznie powinienem przenieść się na, nie wiem, no, Internet Explorera. Też Microsoft Edge'a. Nie mam za co chwycić tego posłuszka. Cześć, panie Sobek. Wchodzę ci na głowę. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tak, mamy tutaj punkciki, takie tete. Mam kolejne takie tete punkciki. Także teraz lecę tutaj, ogarnę to, pójdę do tego miasteczka pseudo i ten teren będę miał z głowy. A może pójdę sobie zabić jakiegoś tam owce, bananowce? Oni mają czasami fajne, dobre, mocne bręki. O nie, Kiokuś. Kto mi tu pisuje? Użytkownik Javier Garcia, co? Co się stanęło? Zostaw mojego ptaszka. Take care of your ego. Roman hunters capture every beast they find. Tahira, what are you? It's nice to see you too, Bayek. You look better. You knew I was in the region. I hoped. You leave awake when you pass. Even I have heard stories of Bayek of Siwa. Why are you so far out here? I'm defending this valley from becoming a Roman slaughterhouse. They capture our beasts, and they slaughter them in Rome before their gods. Hmm. I've heard the stories. I cannot stand against them alone. I prayed to Sobek, and he delivered you. Huh? Come. Tahira! Wait! How did your path ever bring you this far? After we parted ways, I found myself caught by strong currents. Did you ever return to Siwa? To your role as Medjay? Briefly. Was no longer home. And you? How did you end up here? I took inspiration from you. Consider me a protector. Of what? There's no one out here. Of the green. Dobra, i gdzie biegniemy? Shrine to Sobek. Very old. Very dangerous. Ze względu na Kiokusie? Ale po co się tu wspinamy? Jest tego jakiegoś cel, czy co? Doesn't mean it isn't without power. Shh. Watch.
Chudę, no nieźle. Sobek's child. Where is she? There's one missing. Find me near the Roman camp. Mam odnaleźć Rzymian? Okej, okay, znalazłem. Nie wiem, stali cały czas za nami. Obok mnie patrzy. What? O, do tej wioski przy okazji miałem tam iść, więc. No dobra. Quality game. I see. I told you, the Roman's hunger is insatiable. Sobek's daughter is inside. No dobra, i teraz mogę zająć się tym tutaj punkcikiem. A jednak obozowisko. Artefakt. Czego przyciąłem na pół? Ile kotku, ja ci chciałem pomóc. Fuck! Jak tu nic nie działa. I see. I told you, the Roman's hunger is insatiable. Sobek's daughter is inside. That is a crocodile. Awesome, isn't she? What are you waiting for? Smack! Put you, talkie dog!
Trying to harm you, Sobeknos. Or so I hope. Bayek, we must ensure that she reaches the shrine safely. Czy sobie mam ekskluzować krokodyla? To jest gej, nie działająca gej, czego chcesz? Chodź, krokodylu. Patrzcie, lud, dzieciaki, krokodyl. Nic? Okej. Okay. I takie rzeczy robił Origins. A jakieś ACP po japońsku polecam. Na jakim wrażeniu nie nazwę był. Dzieci, patrzcie, to jest krokodyl. A wiesz, że nawet z ciekawości zmienię dubbing? Język audio. Angielski, francuski, włoski, niemiecki. Nie jestem przekonany, ale to jest chyba to jest chyba chiński. Tak, krokodyl. To co, płyniemy? Jak tam życie, krokodylku? Jakoś leci, nie? Tutaj płyniesz sobie w jedną stronę, później w drugą. Teraz jakiś cię człowiek złapie i cię uwolni, no... Jak to w zwyczaju jest, nie? Chodź, krokuś, idziemy. Czy szanujecie Gachimuchi? Co szanujemy? Co to jest? Chodź, krokodylku. O kurde, hipcio mnie zatykało. Kolejny grubas. Spoko, chodź krokodylku, idziemy. No, dotarliśmy. A teraz daj mnie swoje pieniądze. With Sobek's favor, the Nile will flood again this year. You're welcome. Never thought I would think of crocodiles as romantic. Fearsome, but beautiful in their ferocity. See me at my home before you leave here, yes? All right. I will. Here, but... Chyba zetnę sobie włosy. Jeden punkcik umiejętności. The gods still have need for us.
Jak potrzebują nas, nie potrzebują nas. Zostaw mnie w spokoju. Znalazłem artefakcik od razu, super. Ej, gdzie jesteś? Tutaj. What are your plans? Sobek is not done with me yet. And that? I have much to do. The Roman hunters still infest this area like maggots. But if... Do you truly need my help? I would not ask. Znowu muszę za tobą podążać. Ale już to poczekaj chwilkę. Mam taki pytajniczek. Poczekaj. Wiem, że musimy ratować krokodyla, ale poczekaj, muszę zabić tego krokodyla. Dobra, idziemy, już ogarnąłem ten znacznik. English, please. No cóż. No i co? Już? Okej, okay. Ja już zrobiłem ten znacznik i nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Okej. Okay. 6000, no 6. Zapuścić tutaj podstawę. Wydało się. No i teoretycznie wszystko zrobiłem na tym terenie, co miałem zrobić, więc dokończę emisję i... They eat the tongue. A Roman delicacy, boiled with dates. Or so I've heard. Sounds terrible. How long have you been out this way? Long enough for scar tissue to grow over some wounds, but some are still raw. Patrz.
Zidzi Pulson, oszust, to jest prawdziwy oszukaniec. Sobek, keep us safe. Tread lightly. Dobra, jeszcze trzech zostało, co? No dobra. Sobek, keep us safe. Children can grow fat off Roman bones. I think you might be Sobek's adopted daughter. Oh, hush. Come. There are more of these Roman maggots to find. Biedny Rzymiany. When we parted, you still had more names to find. I found them. And did they ease your night terrors? No. Rather, they unlocked a whole new world of atrocities. O, patrz, Hipcio. Unikamy Hipciów. Hipcio to są takie chodzące elory. Asterixa nie znalazłeś po drodze? Jeszcze nie. O Jezus, no ja też poluję na Hipcie. Rampaging hippos endanger every living thing. Cicho. No, wszyscy. That was God's work, Bayek. It was good to be at your side again. My father always said to be wary of a smiling crocodile, but I will take Sobek's favor if he is offering. I do not know how long he will continue to smile. Cities like Heraklion are a blight upon the land, driving the gods away from here. The end of an age. I thought I was supposed to be the somber one. Asterix sam nie wpadł do kotła z napojem. You are right, my brother. A to Obelix? It was good to see you, Tahira. May all the gods watch over you. And you, I will follow Sobek's children into the green. I hope you find what you are looking for. Dzięki za łuk.
Zawsze marzyłem o takim łuku. Na razie. No to już wszystko. W takim razie wszystko zrobiłem, co zrobić miałem, za wyjątkiem słonia, bo słoniem sobie no rady nie dam. Ok, czyli wszystko, co tutaj jest zrobione. Za wyjątkiem tych terenów tutaj. I za wyjątkiem tych terenów. A że mam 38 level, to skoczę sobie gdzieś tutaj. No, na przykład to Great Sand Sea. Brzmi fajnie. Chyba Anubisa. Okej. Okay. Wróciłem do Steve'a. Dom, sweet home. Czego przypominasz asasyna? O kurde. On nie bije. Ała. To boli. To boli. Ała. To boli. Biedaczek. Dajcie mnie Wilbonda. No i idziemy na pustynię. Mam nadzieję, że tam będzie pusto. He. Zwierzątka. Jaki ten... Taka ta lama jest wolna. Na mojej płytce to już bym dawno... był na miejscu. Nie uwierzycie, ale ta pustynia jest chyba faktycznie pusta. Jep, to jest pustynia. Jestem żem pustyńczy, co? O kurde, co to jest? Tak, odkryłem pustynię. I dalej mnie uwierzycie, ale na tej pustyni nie ma nic. Ale jest coś ciekawego. O kur... O co? Ej, ej, ej! Czy ja z Anubisem walczę? English, please. Speak English. Fajnie, walczę z Bogiem. Dlaczego ja walczę z Bogiem?
Rany, co tu się dzieje? Ta synka, czy go dowoli? Już nie wiem. Czy on walczy z Jorkiem? Ale w ogóle o co tu chodzi? Ja po prostu przez pustynię sobie przechodziłem. I nagle zaatakował mnie Bóg na 40 poziomie. O, nie ma amunicji. Dymy mnie atakują jeszcze. Ała. No przecież uniknąłem tego dziwnego dymogazu. Da, muszę jakoś to pounikać, żeby... To zdrowie jakoś odrośnie, no. No, to po mnie. Idź ty, kurde, jakiś bogu stąd. Spróbować może spróbuję. Zabij go. Nie, idę stąd. Jak będę miał wyższy level? Gościu ma 40 level, ja mam zdecydowanie niższy. Także on na razie nie będę próbował. Niby faktycznie coś by tam zadawałem, no ale... To jeszcze nie ten czas. Muszę mieć większy damage przede wszystkim. I armor. Armor jest zdecydowanie najważniejszy. Teraz co najwyżej, to mogę sobie przez pustynię biec. Tak pół godziny. Za mało armora. No zdecydowanie za mało. Zmykam jego do pozdrowienia do więzienia.
Idź herbatę se przynieś. Pojawiło się coś ciekawego na mapce? Nie. Czyli na pustyni jest pusto. Ciekawe, czy na cementerianie też będzie pusto. Pustynia nie jest pusta. Jest pełna piasku i powietrza. Fakt. Fakt. Ale w tej części pustyni jest, no, za dużo piasku. O, chyba za chwilę dotrę do kolejnego terenu. Może znajdziesz kolejnego boga. I nie wiem, czy będę chciał z nim walczyć. Jakiegoś demona może. Nie brzmi zachęcająco. No dodałem na nowy teren przecież. Czy jest informacja, że dotarłem na nowy teren? Jakąś mroźną pustynię, czy co? Biała pustynia. To w nazewnictwie są no oryginalni. O kurde. Skoro przebyłem całe wielkie morze pustynne, przebije całą białą pustynię. Zawsze chciałem po pustyni wydłużować. Tak naprawdę to nie. Ale patrzcie, może się popodziwiać jakieś widoki. To wiem, może jakaś znajdzie się za jakieś zadanko położczę, czy coś po drodze. Bo jeśli faktycznie tutaj nic nie będzie w tych pustyniach, tych, których wspominałem, to serio tutaj będzie zdecydowanie mniej do zrobienia niż się spodziewałem. Co nie zmienia faktu, że i tak będzie dużo, bardzo dużo. Gdzie jestem? O, aż tutaj już. Tak, tutaj będzie kolejny bóg. Tu jest Anubis. Chyba Anubisa, czyli tutaj jest kolejny bóg. Bóg Sekhmet. Super. Są jacyś inni bogowie? No na szczęście nie. Ale jakieś pokonam tych dwóch bogów. Mnie to jest jakiś plan i las na dzisiaj, czy nie? Mówiłem, godzinka, półtorej godzinki. A czemu się pytasz? Huh? Huh? Kiedy jak prosty, bo chcę zamówić GMX BitConnect. Biegnę przez tą pustynię, biegnę. I na tej pustyni znajdę, ale tu są jakieś znaczniki na pustyni. Nie na tej, ale na tej innej. Tutaj jest pytajnik na pustyni.
O, jestem na czarnej pustyni. Demon, twój dom. O kurde. Ale to w sumie robi wrażenie. Małe, bo małe, ale robi. I wyjdziemy na białą pustynię. Oaza na białej pustyni. No co mi tak wskazywała ta kamera? Już muszę zobaczyć. W zasadzie to na nic, bo tutaj no nie ma niczego. No jest biała pustynia. Tutaj jest jakiś punkcik nawet. Płyteczko, nie stój, że jak cieć. O, był tam jakiś boss. Oby nie. Tam się boss się stałem lipów nastakuje. No i co ci po tych pufach? A jakby ta cała pustynia jedna, no co z tą pustynią jedną? Tam coś jest. Uforma się w potwora skalnego. Walczy z pustynią. O Jezu. No cześć, sępy. Jest jeszcze jakiś skarbuś, czy nie? Nie ma, na szczęście. Płotka. Coś ale Shadow the Colossus. No halo, to jest asasyn. Czego tu się spodziewasz? Tamten boss, którego widziałeś wcześniej, to jest maksimum, jakie może wycisnąć z tej gry. Ciekawe, czy to będzie krąg kamienny, czy jednak jakieś eksploracyjne misinki. Te eksploracyjne misinki są akurat bardzo fajne. Na każdym VOD offline wychwalam niemal. No, epickie to pewnie by było. Ja przepraszam. O nie, słoń. Walka ze słoniem. Trzeba punkcik zdobyć. No i została mi pustynia pustynna. I te słonie też będzie trzeba zawalić. Będzie trzeba polować później na łowców, na słonie, na tych bogów. Ulala, będzie tego jeszcze do zrobienia. Na 112% trzeba wybić asasyna. Jak kiedyś zrobię własną grę, to odwaltam takie epickie walki jak Wasula Zwiaw. Czyli jednak szanujesz, co? A Wasula Zwiaw to jest jeden z największych majsterszczyków. Walczy z swym większym od planety. Albo że walczy z samą planetą. Że z planety wyrasta jakiś alien i walczy z tym planetą alienem. Dlatego tego boga poszanowałem. A to jakby tak... Jakby nie jest Marvela gadająca planeta. Tak? Lol.
O, patrzcie, są znaczniki. Na białej pustyni, tfu. Na tej pustyni są znaczniki. Niedobrze. Skoro tego typu walki cię interesują, walki powiedzmy z bogami, no to myślę, że cię zainteresuje moja historia. Ukląk. Bo tam takie rzeczy się dzieją, to na porządku dziennym. Znaczy nie zrobiłem czegoś w sensie, że... jest nawalanie się z planetą. Jeszcze. No ale no, coś tego pokroju. Przyjazd skrawiony. Do bólu możliwości. Ego The Living Planet, dobrze pamiętam. By the way, Ego pojawił się w Guardian of the Galaxy 2. Nie widziałem tego akurat filmu. Lepiej, żebyś uwagi wystarczające epickie walki. Ohohoho! Nie zadowolić. Czy jesteś tego pewien? No w drugiej części to będą, kurde, łohoho. Ja to w trzeciej części, o kurde, w trzeciej części to będzie zadowolony i jeszcze bardziej. What if Egypt and Greece go to war? Greeks and Egyptians do not hate each other. We are all the same. It feels like they do. A priest in the temple school said Greeks were destroying Egypt. He was wrong. A ja jest w Grecji? No ładnie. Jak galaktyka formuje się w kolosa, kolejna galaktyka formuje się w kolosa i te dwie galaktyczne kolosy. To może obejrzę sobie Devilman Crybaby. Myślę, że ostateczna, końcowo finalna walka cię zadowoli w takim razie. Na Netflixie jest, więc możesz sobie zobaczyć. Okej. To lecę na kolejny znaczniczek. Walka z bossem, który im mniej życia ma, tym większy się staje, zwiększa mu się redukcja BR. To wszystko byłoby taki odwał, że... O chłopie. To byłoby w takim razie fajnie, jakby powstała gra podobna do Asura's Wrath w takim razie. Bo jedyneczka była miodna. Dlaczego odnoszę wrażenie, że tu będą pająki? Jak chcę iść do podziemi? Patrzcie, mogę podpalać pochodnie. O nie, węże, nie. Poszły mi stąd głupie jaszczurki. Kurde, chciał mnie zabić w konia. Ale nie. No. Lubię patrzeć, jak ktoś niewielki powala jakiegoś
wielkiego przeciwnika, takiego wielkiego i podejrzanego do absolutu. Jak lubisz, że mam galaktyczne kolosy do poczęstwa, blablabla. Jak byłem mały, oglądałem jakieś tam kreskówki, tam często był Galactus. Tego z Galactus zbały. Ledwo 10 razy większy od Ziemi. Ledwo. Może się zwiększać, wiem, ale też ma jakieś tam limity. To jest jakiś przeciwnik. Potka. Jakiś przeciwnik ma limity, to beznadziejny jest. Gorzej jak dwóch walczących ze sobą. Potka. Gorzej jak dwóch walczących ze sobą gościa, może nawet lepiej. Nie mają żadnych limitów. Że wiadomo, że mają unlimited power, oboje. To jest ciekawe. A już jego forma to widziałem, jak trzymał palcem wskazującym kciukiem słońce. To był max maxów chyba. To kiepsko. Pamiętam, że w Dragon Ballu był smok, który żywił się galaktykami. To ty demon widziałeś Dragon Balla? A ja nie widziałem. Coś jest bardzo nie tak. Nie widziałem, widziałem z tego memy. Dobra, nie ukrywaj. Największą postacią z uniwersum Marvela jest Living Treblan. Dosłownie nie ma limitu wielkości. Może poznać się w nieskończoność. Ciekawie. Okej, jeden kapitan. Jeden artefakcik. Mam po 40 levelu. To już jest. Nie sprawiają mi większego problemu. No panie Bajek. No chodź, nikogo nie ma. Dobra. Okej, czy został mi tutaj pytajniczek? W zasadzie, czy pytajniczki to genet tego pytajniczka? Wrócę po tego. I polecę na pustynną pustynię. Dobra, nie mam czasu. Potka, chodźże, potrzebuję cię. Bo Living Table miał najwięcej
1014 milionów galw, by większy miał 395 metrów albo 300 milionów. Jezus Maria. Niekoniecznie, nie ogarnia w ogóle. Nie nadążam na tym, co piszecie. Chyba jednak nie tworzę takich zbyt przesadzonych historii, jakby mogło mi się wydawać wcześniej. Znalazłem tego smoka. Super Chevron się nazywa. Kurde, będę musiał w końcu nadrobić całego Dragon Balla. Kiedyś zacząłem oglądać dwa odcinki, obejrzałem i tyle nie widzieli. No patrzcie, mieszkają w lepiance. Okay. To teraz ten pytajniczek. Płotka, skąd ty się tu wziąłeś? No obraziło się na mnie. No dobra, dobra, idę stąd. Durny koń. W sumie nie taka pusta pustynia, jak się spodziewałem. Ale inna pustynia może być pusta. Trochę. Bardziej. Czterdziesty pierwszy level. Będzie ciekawie. Teraz znalazłem dwa artefakty. Załatwię na początek tego słabszego dowódcę. Jeden artefakt. Też przeciwnik. Zwabić czegoś? Chodź tu. Thank you.
I kryszczelik, super szyny kryształ. I będę mógł sobie wylewelować ukryte ostrze. Ciekawe, czy uda mi się gościa załatwić. Jep, udało się. Sneaky peasy, ale udało się. Dobra, co my tu mamy dalej? Obóz zrobiony, teraz to mi zostało i później polecę na pustynię pustynną. Chodź, płotka. Cześć. Albo pustynną pustynię z ogarnę już następnym razem. A zamiast tego po prostu ogarnę pytajniczek ten i tyle. Aż trzy skalby. Jeden. Drugi. Nie, dwa tylko. Cenu, a nie. Dobra. Hey, hold on. Gościu mnie podpalił. Tylko ci się wydaje, tu nikogo nie ma. Że pustynia ogarnięta. O kurde, tak tu robi się już jasno. Czy została tylko pustynna pustynia? Odizolowana pustynia? Jakaś depresja? Kataria? I jakieś dziwne tereny. Także no te pustynie dwie, pustynną pustynię i odizolowaną pustynię raczej ogarnę na raz. Ale no. To już no razem. Tym bardziej, że tu widzę, że tak, będziemy mieć. A te dwa fragmenty chciałbym pokazać na scenie, bo to jest coś ciekawe. Bo już wiem, co to będzie. To będzie jeden ukryty mechanizm. Oprócz starodawnego pisma, czy starożytnego pisma, jest też ukryty mechanizm. I ten ukryty mechanizm zazwyczaj ma fajne rzeczy. Pokazanie więc to pokażę chyba na samym strumie. Wyposażenie. Mogę coś lepszyć? No niby tak, ale brakuje mi jednego do ukrytego oszcza. Chcę ukryte oszcza wymaksować. To się przyda. Skoro używam ognistych strzał. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o asasyna.